Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Próbuję ustawić kamerkę, tak żeby było tutaj wszystko widać. W naszej kolejnej zabawie z kartami, wróżba online dla wszystkich, którzy zechcą się z nami pobawić. Dzisiejsze pytanie brzmi, czy poznam kogoś interesującego, czy grupę ludzi, czy mężczyznę, czy kobietę w trwającym właśnie karnawale? Jeżeli chodzi o sposób, to teraz tak, uwaga. Najpierw wyciszamy się, oddychamy i zadajemy sobie w myśli to pytanie. Czy poznam kogoś interesującego w tym karnawale? Macie 3 sekundy dla siebie. I mamy przed sobą pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą kubkę, ale oczywiście to są stosiki kart. Wybierzcie sobie teraz cyfrę od 1 do 6 i zobaczymy, co one będą oznaczały. Jeżeli ktoś wybrał jedynkę, ten karnawał może przynieść Wam zmiany w poznaniu osoby, która będzie Wami zainteresowana nie tylko na okres zabawy czy jakiegoś wyjścia, ale również przy karcie kochanków na ciut dłuższą i bardziej romantyczną znajomość. Kto wybrał cyfrę numer 2? Podczas zabaw karnawałowych, wyjść, spotykania się z ludźmi, można będzie poznać interesującą osobę, ale niestety osobę, która będzie miała rysę na życiorysie. Romantycznie? Tak. Zabawowo? Tak. Ale z ukrywanymi relacjami i takimi tutaj niejasnościami. Także zwróćcie uwagę, żeby za bardzo się nie zauroczyć i nie zakochać, bo może nastąpić problem w późniejszym przerwaniu znajomości, co może być nieco bolesne. Dla tych, którzy wybrali stosik numer 3, jedynym poznaniem osób czy konkretnej osoby w tym karnawale jest sposób na intelektualistę. Czyli nie zabawa, nie w takich miejscach, tylko czy jakieś wystawy, czy jakieś, nie wiem, w Empiku podpisywanie właśnie bardzo modnej książki. I taki podryw na intelektualistę może wyjść, natomiast zabawowe miejsca nie będą Wam sprzyjały. Numer 4, dla tych osób, które wybrały numer 4, liczne grono intelektualnych, emocjonalnych i przyjacielskich znajomych we własnym gronie, przyciąganie innych osób, dużo przyjacielskości, ruchu i przyjaźni. Także tutaj myślę, że nie będzie poznanie jednej konkretnej osoby, tylko raczej takiego szerszego grona, spośród którego, bo będzie to nowe grono, może wyłowić się ktoś bardziej szczególny. Cyferka numer 5. No, flirty się szykują niebotyczne. Jak nie z prawej, to z lewej, jak nie z przodu, to z tyłu, jakkolwiek to nie zabrzmi. Wygląda na to, że będziecie rozchwytywani, szczególnie w takich romantyczno-flirtowych momentach, także udanej zabawy i udanych flirtów życzę, bo nawet nie podrywów, bo może to brzmi troszeczkę nieładnie. Flirty są towarzyskie, są cudne, trzeba być miłym dla ludzi, ale podryw jest. No i ostatnia, szósta kupeczka, szósty stosik. Tutaj osoby, które są samotne, mogą poznać kogoś bardzo rzetelnego do długoterminowej, przynajmniej przyjacielskiej znajomości. Natomiast jeżeli jesteśmy zajęci i nie poszukujemy zmian, to można naprawdę liczyć na dobre przyjaźnie. Także tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że ta zabawa, nowa zabawa z kartami na ten karnawał również Wam się bardzo podoba. Pamiętajcie, że możecie polecić swoim znajomym, którzy jeszcze się w to nie bawili i tak z ciekawości, a jednocześnie jednak poważnymi kartami tarota zobaczyć, co czeka Was w karnawale. Dziękuję Wam bardzo za bycie na tym krótkim live'ie. Proszę oczywiście o komentarze, łapki i do zobaczenia. Pa, pa!